17 września wspominamy świętego Lamberta z Ligę, biskupa i męczennika. Lambert z Ligę, znany też jako Lambert z Maastricht, pochodził z zamożnej i niepozbawionej politycznego znaczenia miejscowej rodziny. Urodził się około 635 roku w Maastricht w Holandii. Wychowywał się u swojego wuja Teodarda, który sprawował rządy w biskupstwie Maastricht. W 672 roku Lambert został obrany jego następcą, do czego obok osobistych zalet przyczyniły się popularność u ludu oraz przychylność króla Hilderyka II. Gdy w 675 roku zamordowano króla, Lambert musiał opuścić swoją stolicę. Czas wygnania spędził w klasztorze w Stavelot. Na stolicę biskupią wrócił po śmierci Ebroina w 682 roku, ciesząc się z kolei względami Pepina II z Heristalu. Lambert działał na rzecz wyplewienia wierzeń pogańskich i utwierdzenia wiary w północnej Brabancji. Dużo zawdzięcza mu Ligę, dokąd jego następca, święty Hubert, przeniósł z Maastricht stolicę biskupią. Uzyskawszy dla swego kościoła prawa immunitetu, Lambert naraził się na spory, których sam stał się ofiarą. Gdy bowiem słudzy biskupa, ale bez jego wiedzy, zabili dwóch ludzi, hrabiego Dodo, ten poprzysiągł Lambertowi zemstę i nasłał na niego zbirów. Lambert, zaskoczony w posiadłości pod Ligę, początkowo chciał się bronić, potem jednak odmówił walki i modląc się przyjął z rezygnacją śmierć. Stało się to w dniu 17 września 705 lub 706 roku. Lud uznał go wkrótce nie tylko świętym, ale także męczennikiem. Jego ciało złożono w Maastricht, a potem przeniesiono na powrót do Ligę, gdzie złożono je w bazylice wzniesionej na miejscu tragicznej śmierci. Bazylika ta stała się ośrodkiem żywego kultu, który już w VIII wieku rozprzestrzenił się na całą Francję, Holandię, Westfalię i Austrię. Kult ten objął także młode chrześcijaństwo na ziemiach polskich. Imię biskupa, znanego z naszej historiografii jako Lambert z Leodium, nosiło kilku biskupów diecezji polskich oraz przedstawicieli dynastii piastowskiej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Lamberta biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.